I dzień doberek, vlogmas, dzień 21, moi drodzy. Spójrzcie na to. Taka sytuacja, moi drodzy. Taka sytuacja. Wszystko gotowe, gotowe. Ja ledwo zipię. Na zewnątrz nadal jeszcze zobaczmy tą piękną choineczkę przez chwilę. Ciemno, szaro, buro i ponuro. Wypijmy razem wodę z cytryną. I z tej oto okazji, moi kochani, otworzymy wszystkie okienka kalendarza adwentowego. Dlatego, że nie będę go brała ze sobą. 21, jajo. 22, czekajcie, idźmy do choinki. Miejmy lepszy vibe. 22, jajo. Gdzie jest 23? Wydaje mi się, że tu nic ciekawego nie ma. Jajo. I 24, moi drodzy, zostały tak naprawdę 3-4 dni do świąt. Jajo, no więc nie mamy nic ciekawego. Kto pije również wodę z cytryną, ręka w górę, dawajcie znać. I w ogóle obstawiajcie, gdzie lecimy. Kto pierwszy zgadnie w komentarzach, dostaje ode mnie pocztówkę. Słuchajcie, kochani, jesteśmy na lotnisku Terminal 5 International, ale to Wam mogę pomóc, że nie jesteśmy w locie międzynarodowym, tylko międzykrajowym, więc zgadujcie, gdzie lecimy. Tutaj można sobie coś kupić bez podatków, proszę bardzo. Widzicie, mają Lindt, czekoladki, KitKaty, M&M'sy. Co tu jeszcze jest? Zaraz Wam pokażę. O, Hershey's, no ceny wiadomo, KitKat $18, rozumiecie to? Więc tak to wygląda. M&M'sy 25% taniej można, 21,50, Bounty nawet mają. Proszę bardzo, alkohole. Dobra, lecimy dalej. I widzicie, tam mają torby, trochę kosmetyków. Gucci, no Gucci, ale powiem Wam, ceny są o wiele wyższe niż w regularnych sklepach. Nawet tutaj Kielsa mamy. Zobaczcie, taki do oczu krem $28. Dajcie spokój. No więc masakra. Idziemy. Dunkin. No bardzo ładnie. Tutaj w ogóle jest odnowione. Odnowione lotnisko. No jest pięknie. Lancome. Odnowione nie lotnisko, odnowiony terminal, moi drodzy. Więc bardzo ładnie, czyściutko, pięknie. W ogóle zobaczcie na tą gwiazdę. Dekoracje są mega. Tam, co wcześniej Wam dałam urywki, przepięknie. Dobra, lecimy. I słuchajcie, to jest hit. Możecie sobie rajstopy zakupić w automacie. Jak... A wiecie, jak wybór pieniędzy po prostu. Bum, rajstopy. Druga część, Polly Pocket, laleczki dla dzieci. No, ktoś lubi sobie na przykład tą w środku jakieś rzeczy. No i bum, płacicie i już gotowe. Kolejna, ciasteczka, babeczki, zobaczcie. Red Velvet, Dark Chocolate. No to jest tak zwany automaty. No, widzicie to? Jaja jak berety. Automaty. Bierzecie co chcecie i macie. No. A że do lotu zostały 3 godziny, moi drodzy, to idziemy
pochillować. No i tak to będzie wyglądać. Słuchajcie, śniadanie przyszło, że tak powiem. Tu mamy jajka na twardo, sałatka owocowa. Tu są takie bardzo fajne kubeczki z musli z dynią. Tutaj dairy free, czyli jogurt taki bez laktozy z jakimiś owocami. Na górze, tu zobaczcie, mamy cranberry, to jest grecki jogurt z czym? Nie mogę się wysłowić, żurawina i migdały, tutaj sery, wędlina, tutaj mamy, już Wam pokazuję, ziemniaczki, tutaj jest pomidorki z serem mozzarella i jajka, takie bites. Tutaj jest kiełbasa wieprzowa, takie małe patties i tu jest wegetariańska kiełbasa. Tu mamy jabłka, pomarańcze, owoce, ananas, melon, jogurty, tam jest serek wiejski, widzę, muffiny różnego rodzaju, czekoladowe, dyniowe. I tutaj jest, tam są croissanty z czekoladą, bajgle, to chyba są donaty małe, English muffins z ziarnami, bułeczka i Belgian waffles. I zobaczcie, nawet fajnie, tu jest toaster, tu wydaje mi się, że cream cheese, tak, Philadelphia. I tak to wygląda. Tu są jeszcze jeżyny i cantaloupe, taki pomarańczowy melon. Zapomniałam jeszcze o owsiance, moi drodzy. Tu są dodatki, rodzynki, brązowy cukier, granola. I oczywiście nie pijecie z plastikowych kubków, tylko proszę bardzo, ładne kieliszki. Mamy wszystkie rodzaje sody. Tutaj jest różny rodzaj wody. Mamy tutaj wodę gazowaną i zwykłą, różne smaki. I mają kawę ze Starbucksa. Zobaczcie, jest espresso, americano, latte, cappuccino, decaf espresso, decaf latte, decaf americano, decaf cappuccino, gorąca woda, ciepłe mleko. I tu właśnie jest kawa taka zwykła, czarna ze Starbucksa, a tu jest medium. A, to jest jedna decaf bez kofeiny, a druga zwykła. Jest też miód i cytryna i różne herbatki. Pierwszy raz widzę. Różne syropy też do kawy, tu mają mleko do kawy, mleko migdałowe i kremowe, śmietanka. I tu w ogóle sok pomarańczowy, woda, widzicie, z ananasem, miętą i tutaj jest iced tea. I tu w ogóle, moi drodzy, są takie drzwi, tak jak koleś, zamknięta część. Wchodzicie, siadacie, pracujecie, nikt Wam nie przeszkadza. No tu jest bardziej tak, że widzicie, tu ludzie no pracują bardziej, ale nie ma właśnie okien. Też mamy dostęp do jakichś owoców, napoi i w ogóle. No ale już nie jest tak przyjemnie. Mówię, bardziej nacechowani ludzie są na pracę tutaj, moi drodzy. Patrzcie, jaki tu jest hit, gorąca czekolada. Macie wodę, stacja wody, macie tutaj czekoladę, tam marshmallows i są takie malutkie kawałeczki czekolady, możecie dekoracje sobie porobić. Mega, no i jeszcze syropy do tego.
moi drodzy, ja dla was właśnie montuję vloga, który zaraz pojawi się na kanale, ale te urywki będą w jutrzejszym vlogu z takim widokiem na Delta Airlines. Zobaczcie. Tam są też samoloty, tam to są American Airlines. No i widzicie, kawusia. Chill. No mam nadzieję, że zdążę do odlotu, żeby ten filmik mi się wrzucił i żebyście mieli co oglądać dzisiaj. Słuchajcie, jeszcze jeden fakt. Mamy tutaj na kable właśnie te odbiorniki i wszystkie działają, to po pierwsze. A po drugie, ładujemy telefon na blacie. No to jest sztos. Zaraz położę swój telefon i go naładuję. Co tutaj jest napisane? Not for use with metal objects. A, żeby nie używać na metalowych jakichś tam przyrządach. Do metalowych przyrządów, jakichś tam, wiecie, rzeczy. No mega, mega, mega. A mi się film przesyła, moi drodzy, więc zaraz będzie na kanale. A tutaj mamy wejście do łazienek, moi drodzy. Spójrzcie na to. Men. Mamy nawet prysznicę i w ogóle. No nieźle, tu też jest prysznic. Czekajcie, ja tu szukam dla kobiet. Tutaj nawet nie wiem, co to znaczy. A tutaj jakieś spa, coś takiego chyba. W ogóle patrzcie na ten system. Macie zrobić tak i sama się otworzy. Słuchajcie, a teraz chcę wam pokazać, bo już jest pora lunchu. I nowe jedzonko jest, moi drodzy. Nawet tam burgery są, kochani. Tu jest brownie, chocolate chip cookies. Tu jakieś takie słoiczki piękne, ciasteczka. Tu sałatka teriyaki stir fry, kuskus, jabłuszka, pomarańczki. I tu chyba jest jakaś zupa. Tak, chicken noodle, czyli rosołek. Tu mamy hummus, pity i ogórki. I moi drodzy, w takim wydaniu z tyłu z Deltą chcę się z wami pożegnać. Ten vlog będzie krótszy niż pozostałe. Jeszcze na pewno dam wam przebitki z samolotu. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie, za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki. Wpadajcie na mojego Instagrama. Mega się cieszę, że was mam, że jesteście. I zgadujcie w komentarzach, gdzie lecimy. Kto pierwszy zgadnie, dostaje pocztówkę. Więc to jest dobra oferta, moi drodzy. Mam nadzieję, że wasze przygotowania do świąt nie są jakieś szalone, crazy, w ogóle tylko spokojne, że odpoczniecie. No i co? Ja i mój nowy przyjaciel Delta Airplane żegnamy się z wami. Trzymajcie się cieplutko i bye, 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 bye. Do jutra. Airport. That's funny.